Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wianek na podkładzie słomianym z tego, co rośnie w ogrodzie, na łące, na polu, z roślin, które możecie sami sobie zebrać, ususzyć albo zrobić po prostu z roślin żywych. Pierwszy wianek, który pokażę, jak się robi, będę robiła z roślin żywych. Robi się go o tyle łatwiej, że rośliny żywe są bardziej elastyczne i łatwiej można je kształtować na tej podstawie i mocować drucikiem. Kwiaty suche są bardziej trwałe w wianku. Taki wianek można dłużej przechowywać, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych, ale są troszkę trudniejsze, dlatego że są kruche, no i łatwo mogą pękać w czasie wicia wianka. Ale zacznijmy od tego z kwiatów żywych. Pierwsze, co musimy zrobić, to dobrać sobie wielkość podstawy. Wianek, który zrobimy, będzie trochę większy niż ta podstawa, bo dojdą nam rośliny, w związku z tym ta średnica jego będzie co najmniej o 10-15 cm szersza niż ta podstawa. Żeby zacząć wić wianek, przede wszystkim musimy się zdecydować, jakie rośliny użyjemy. Polecam Wam szczególnie użycie roślin zielonych, no w tym przypadku zimozielonych, na przykład tui albo różnego rodzaju iglaków. Do tych roślin zielonych możemy sobie dobrać kwiaty, które aktualnie po prostu mamy w ogrodzie. Ja w tym przypadku użyję chryzantemek żółtych, bo one w tym czasie naturalnie kwitną. Mam ich dosyć dużo, będą się bardzo ładnie prezentowały z zielenią i ładnie nam wypełnią wianek. Chcąc ładnie uzupełnić wianek taką gęstą zabudową, która będzie trójwymiarowa, czyli od środka, z wierzchu i na zewnątrz, trzeba dobrać odpowiednią ilość materiału. Na początek robimy sobie tak zwane bukieciki, czyli kępki tych roślin, które chcemy użyć do wicia wianka. Na taki dosyć mały wianek potrzeba nam będzie około 30-40 takich bukiecików. Bukiecik będzie się składał z zielonej podstawy oraz dodatkowo kwiatów. Może użyję jeszcze parę dodatkowych roślin, takie, które rozbiją nam tą bryłę i troszeczkę rozjaśnią wianek. Co najważniejsze, przygotowujemy sobie od razu zestaw takich bukiecików, bo łatwo nam będzie je dokładać bezpośrednio do wianka, tak żeby to sprawnie i ładnie uzupełniać. No jeżeli okaże się, że tych bukiecików zrobiliśmy za mało, to przerywamy pracę i dorabiamy sobie znowu jakąś tam kolejną partię, gdyby trzeba było coś dorobić. Nigdy nie robimy tak, że po jednym bukieciku składamy i dobieramy rośliny, ponieważ wtedy łatwo zrobić tak, że zabraknie nam czegoś albo wianek będzie nierówny. Więc jeżeli chcemy rozłożyć podobne akcenty naokoło podkładu, to od razu sobie szykujemy i rozkładamy te rośliny na części, żeby je ładnie, równomiernie użyć. Ja teraz już przygotowałam sobie te bukieciki, podstawę do bukiecików z tui. To także jeżeli ktoś z Waszych znajomych ma zamiar wyciąć tuję, to od razu mówcie, że zagospodarujecie sobie te zielone części na wianek, bo to warto wykorzystać wszystko to, co może być dla innych odpadem. Do tego będę teraz ciąć i dokładać kwiaty, czyli do każdej takiej części zielonej od razu pójdą kwiaty i dopiero wtedy będę zaczynała wić wianek.
Do co któregoś bukieciku dokładam sobie jeszcze gałązki perowskiej. Nie muszą być do wszystkich, ale chodzi mi o to, żeby były takie jeszcze siwe, lekkie akcenty dookoła wianka, żeby to wyglądało tak bardziej lekko. To teraz zaczynamy wić wianek. Tak naprawdę to jest najprzyjemniejsza część tego, co robimy. Najwięcej czasu zajmuje przygotowanie materiału. Do podkładu ze słomy będziemy używać do owijania roślinek drucika florystycznego. Moglibyśmy też użyć, jeżeli nie mamy drucika, możemy też użyć sznurka, ale z drucikiem praca jest wygodniejsza. Zaczynamy w ten sposób, że owijamy drucikiem wianek i zakręcamy go. Końcówkę drucika wbijam w wianek. Chodzi o to, że przymocowując kolejne elementy, żebyśmy sobie nie okaleczyli palca, ale też ważne jest to dlatego, żeby nie wystawał nam drucik spoza wianka, bo taki wianek, obojętnie czy położymy na stole, powiesimy na drzwiach, czy położymy na pomniku, żeby ten drucik nam niczego nie drapał. A więc mamy już drucik jako podstawę i zaczynamy od pierwszego bukieciku. Wyrównujemy sobie końcówki. Ten pierwszy bukiecik może być odrobinę dłuższy niż pozostałe, dlatego że przykładając go w ten sposób do wianka, będzie on też miejscem, gdzie będziemy kończyć wianek, więc ten ostatni bukiecik, jak już zrobimy cały wianek dookoła, te końcówki będziemy chcieli w tym miejscu schować, żeby nie były widoczne. Przykładamy bukiecik do wianka i obwiązujemy nie na końcach, tylko bliżej kwiatków, tak troszkę powyżej środka, dookoła. I zaciskamy. Chodzi o to, żeby ten bukiecik nam dosyć mocno przylegał. On nie może być luźny. Odkładamy sobie drucik i bierzemy kolejny bukiecik. Tutaj warto już zrobić troszkę krótsze. I teraz tak, w jaki sposób będziemy dokładać kolejne bukieciki? Nie robimy tego tylko i wyłącznie górą, ale raz górą, raz od strony zewnętrznej, a potem od strony wewnętrznej. Od strony zewnętrznej oczywiście jest większy obwód, więc tych bukiecików będzie więcej. Chodzi o to, żeby uzyskać nie efekt płaskiego wianka, tylko żeby on był trójwymiarowy. Obojętnie z której strony będziemy patrzeć, czy z boku, czy od środka, z góry, czy z dołu, on powinien być ładnie wypełniony dookoła, czyli będzie z każdej strony miał zapełniony i zakryty ten podkład i z każdej strony będzie wyglądał ładnie, będziemy widzieć te wszystkie rośliny, które używamy do bicia wianka. Więc tu zdecydowanie przykładamy z boku i owijamy. I zaciskamy. Mamy już dwa bukieciki. Jeden prosto, drugi od strony zewnętrznej. Teraz widać, że musimy tutaj zakryć stronę od środka, czyli ten bukiecik nie przykładamy tak, tylko w ten sposób, żeby kwiatki wchodziły nam od strony wewnętrznej. I za każdym razem przytrzymujemy drucikiem, okręcamy dookoła, zaciskamy i w ten sposób postępujemy cały czas, czyli dokładamy z zewnątrz, na wierzchu i od środka.
Powstało już nam kawałek dekoracji. Jak widać, będziemy cały czas dokładać tak, żeby z każdej strony wyglądało ładnie. Czyli i zarówno z tej strony, jak i od środka. I tak. I obojętnie, czy go zrobimy tak, czy powiesimy tak, czy położymy, cały czas będziemy widzieć wypełnione wszystkie części. W tym momencie już mam większość wianka zrobione, ale zabrakło mi bukiecików. Widać, że mniej więcej potrzebuję jeszcze około 10, czyli na taki mały wianuszek zużyłam już 30 bukiecików. Myślę, że dorobić trzeba około 10, więc odkładam na chwileczkę pracę, dorabiam kolejne bukieciki i będę wić dalej. Dorobiłam już kolejne bukieciki. Tutaj myślę, że mi wystarczy do dokończenia. Od tyłu widać właśnie, że odtąd dotąd mamy tą przestrzeń, gdzie nie są jeszcze przytwierdzone roślinki. Więc myślę, że te 10-12 powinno mi wystarczyć. Teraz się wydaje, że ten wianek już jest prawie cały i możemy skończyć, ale tak jeszcze nie jest, bo zobaczcie, jak popatrzymy na niego z daleka, to widać wyraźnie, że tu jeszcze jest znacznie mniej. Jak popatrzymy z tyłu,
to też widzimy, że tutaj jest pełny, a tu jeszcze jest niedokończony. Tu jeszcze ciągle, o, na tej przestrzeni jeszcze musimy dodać parę bukiecików. I od środka tutaj mamy ładnie wypełniony, tu też jeszcze nam troszeczkę brakuje, więc wydaje się, że już jest pełny, ale jeszcze nie, jeszcze troszeczkę. Tutaj też wyraźnie widać, że na końcu jeszcze brakuje nam tego dopełnienia przy samej końcówce. Te ostatnie bukieciki dokładamy tak, żeby te końcówki kwiatów już chować pod te pierwsze bukieciki. Wianek jest już gotowy. Na taki wianuszek zużyłam około 40 bukiecików, więc naprawdę sporo. Teraz pokażę z drugiej strony, jak zakończyć wianek. Tutaj już mamy zaciśnięty ostatni bukiecik. Przekładamy. Zaciskamy ten ostatni dobrze. I ucinamy drucik. Teraz tą końcówkę przekładamy przez druciki, którymi owijaliśmy wianek. Tak jakbyśmy szyli igłą i nitką w ten sposób. Przewlekamy tą końcóweczkę przez końcówkę i zaciskamy. Na koniec tego drucika robimy sobie pętelkę. Na tej pętelce będzie można powiesić nasz wianek. Czy to będzie haczyk, czy to będzie gwoździk, po prostu przewlekamy. O, i w ten sposób nasz wianuszek będzie sobie wisiał. Jeżeli chcemy go powiesić oczywiście, albo możemy go położyć na stole, na pomniku, w dowolnym miejscu. Wianuszek z żywych roślin jest już gotowy. Użyłam tylko trzech rodzajów roślin, tui, żółtych chryzantemek i kilka pędów perowskiej. Moim zdaniem efekt jest bardzo ładny, skromny i elegancki.